To teraz kolejny filmik. Zamieścił pan wstrząsający tak naprawdę filmik, zatytułowany Tak giniemy i tak zabijamy na polskich drogach. Powiem panu, że o, w takiej pozycji, taka skulona oglądamy ten Ja miałem filmik. ochotę tam napisać na górze taki głupota nie ma granic, ale nie powstrzymałem się. Więc rzuciłem go tak, udostępniłem tak w oryginale, jak to było. No jest to przerażające, co kierowcy potrafią wyprawiać na drodze, jak potrafią wyprzedzać inne pojazdy, jak bezmyślnie, jak narażając siebie na niebezpieczeństwo, nawet może na śmierć i jeszcze przy okazji innych. Trudno opisać, co tam się dzieje, no ale spróbujmy. Pojazd, który nagrywa z pojazdu nagrywanego widać, że z przeciwnego kierunku jedzie pojazd, wąska droga. W pewnym momencie ten pojazd, który nagrywa, wyprzedza inny pojazd, ledwo mieszcząc się między tymi dwoma wymijającymi się na pojazdami. Trzeciego po prostu się no, na trzeciego, to, to nawet to jest. No dobrze, na trzeciego, bo jeszcze jest inny na trzeciego. Na trzeciego, jeszcze inne na trzeciego, na tym filmiku też jest pokazane, że nagrywający jedzie, tego nagrywającego wyprzedza jeden pojazd, a ten pojazd, który wyprzedza nagrywającego, wyprzedza jeszcze jeden pojazd, czyli też na trzeciego, tylko trochę w inny sposób, prawda? I ten trzeci pojazd aż po bocze łapie i wyprzedza go po boczem. no masakra, Tam no, sceny są straszne, to się w głowie nie mieści. No ale niech pan powie jak to dlaczego, może być ja, jak tak można jeździć? Bo tak szybko. Tak szybko, wie pani, tak szybko, tak, nam się śpieszy, my tak szybko, tak, pojedziemy tak szybko. I co, i tyle tak zyskamy, jak wyprzedzimy mm -hmm. ten jeden bardzo, samochód? Bardzo dużo zyskamy, naprawdę, albo bardzo dużo stracimy. No nie, żartuję, oczywiście nic nie zyskamy. Co my zyskamy? Stres, pięć sekund stres ryzyko, zagrożenie, 5 sekund, daj Boże, żeby było 5 sekund, bo, bo może nie być tych 5 sekund. Bzdura, totalna bzdura. Może powiem tak, mniej więcej tak w skrócie dużym, jak powinno wyglądać wyprzedzanie, więc jeżeli mamy pojazd przed sobą, który chcemy wyprzedzić i... Włą chcemy włączyć lewy kierunkowskaz, żeby go wyprzedzić To pojazd za nami nie może mieć włączonego lewego kierunkowskazu Że chce nas wyprzedać Jeżeli chce, to my musimy się od tego wyprzedzania powstrzymać I sytuacja odwrotna Jeżeli mamy przed sobą dwa pojazdy I chcemy te dwa pojazdy wyprzedzić I prób chcemy włączyć lewy kierunkowskaz Ale pojazd przed nami włączył lewy kierunkowskaz, że będzie wyprzedzał To my musimy się powstrzymać od wyprzedzania I nie wolno wyprzedzać, że tak powiem wężykiem Czyli powiedzmy, jedzie Biały pojazd jako pierwszy, którego chce wyprzedzić kolejny pojazd. Ten kolejny, za białym, włącza lewy kierunkowca, go wyprzedza. A my też włączamy lewy kierunkowca i tego białego wyprzedzamy. A za nami jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze jeden. Takiego węża stworzyć nie możemy. Najpierw wyprzedza tego białego pierwszy, skończył manew, Potem następny, skończył manewr. Potem kolejny, kolejny i kolejny. Mm. Mm -hmm. No naprawdę? Mm -hmm. Myślę, że państwo to... Widzieli wszystko, ja to widziała. Ten biały szczególnie. Ten biały. Utkwił. Czyli prawa ręka moja. No i tak, będzie to widać, tak. a prawa ręka. Może będzie. Pan Marcin Don